Cześć, Manowarz Skrindzie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Od Zera do Milionera na moim kanale. Jest to odcinek bodajże siódmy już w dzisiejszym odcinku. Puścimy sobie kukurydzę na ziarnko. Ja wiem co. Jedziemy sobie do naszego Rosselmasha. Odpalamy. Podnosimy header. No i co, lecimy sobie na pole. Miałem już grać na klawiaturze w tym odcinku, bo nie wiem co się dzieje z tym farmingiem, jakieś dziwne. W aktualizacji mi się przestawiły wszystkie ustawienia kierownicy i panelu. Musiałem wszystko prawie od nowa wszystko ustawić, tak nie ustawiłem sobie za bardzo niczego. Bo tak mniej więcej, żeby tam było mi na odcinek wygodniej i tak dalej. Bo się ładnie nagrywa, niedługo też powinniście fajny odcinek zobaczyć. Czegoś bardzo ciekawego, tak więc czekajcie, już mam nagrany. No przecież do końca jeszcze muszę dograć tam troszkę. Będzie gitara. I co, lecimy sobie na pole. Jechać trochę. Teraz tak. Dobra. Jakby takie te mamy, dobra. Na czwórkę się wydaje, że włączało kombajn, ta. Dokładnie. Tak więc co, włączamy sobie. I robimy wjazd. Robimy wjazd kukurydzę pierwszy. Wróciło nam jakieś osiągnięcie nowe. Więc co, kukurydza ładnie nam się kłosi. Nic nie wylutuje, przyczeczkarnie dziwne. Dziwne, powinno coś tam zawsze lecieć. Chyba, że... O. I takie coś, dobra, to samo się ustawiło. Mam nadzieję, że troszkę sobie ukusimy tej kukurydy, zobaczymy ile odcinek będzie trwał. Widzicie, idzie robota, ładnie, pięknie. Ze środka sobie troszkę pokosimy. Za dużego headera nie mamy, tak więc no nie za ciekawie, no ale skosimy sobie na pewno to pole. Ciekawe ile z niego uzbieramy, ile zarobimy. Będzie, że dosyć sporo. Będzie w porządku. Nie wiem co. Mamy prawie jedną tonę, tak więc sporo. Mam nadzieję, że kurujemy się na tej kukurydzy, by odrobić ładny nasz kredycik. Więc no. Tyk fuch. Jednego przejazdu tona. Mamy to pole dosyć spore, tak więc no. Powinniśmy sobie troszkę z tego zarobić. Tego pola. Bardzo wyjechałem. Teraz idzie gitara. Ładnie wszystko, pięknie. Zbiera. Więc no, jakieś tutaj porobiły nam się te chwasty, ale to tak do połowy pola gdzieś. Ale to w pierwszym takim ala wzroście te chwasty są, tak więc na spokojnie. Myślę, że wam odcinek się spodoba. Jak tak, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, bo ostatnia seria nam przysłabła. No i zrobiło mi się smutno, nie? A chciałbym odcinki wydawać codziennie, tak więc... No, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zostawcie suba, łapkę w górę. I będzie wszystko w porządku, ładnie, pięknie i w ogóle będę szczęśliwy. Będę miał motywkę do nagrywania. To się tak cały czas mam, ale jak widzę, no... Trochę przesłabła ta seria, no. Nie jest tak jakbym chciał. No i tak jak było na początku. Na początku było o wiele, wiele lepiej. Ładnie się seria przyjęła na kanale, pod 1000 łapek i tak dalej. A teraz niestety, nawet chyba na tym ostatnim, nie wiem czy 500 jest, jak to nagrywam. Tak więc no lipa. Jak tak będzie dalej, no to będziemy odcinki nagrywać co 2 dni. No i tyle. Tak więc no, zobaczymy. Nie zapominajcie zostawiać tej łapki w górę. I zostawić jakiś komentarz. I będzie seria się pojawiać codziennie. Tak więc myślę, że warto, bo to nam tutaj idzie. W tym odcinku pewnie zaoramy sobie to pole, chociaż nie, skultywujemy, gruberujemy i wlecimy z siewem już tutaj na to pole. Takie na pole numer 11, jak widzicie mamy 30 tysięcy. Posprzedałem sobie tamte belki, co miałem na polu numer 11. Pozbierałem sobie, sprzedałem i zaorałem. Tak więc no. Tam to też będziemy pole sobie siali, jak widzicie już tam widać troszkę, że jest zaorane nawet. Tak więc jest gitara.
Dobra. Ładnie nam równo idzie to. Do zbiornika też ładnie się sypie. Zerknijmy sobie. Już tej kukurydzy troszkę mamy. To więc jest git. Mam nadzieję, że nigdzie nie wyjechałem. Jak? Czy mi się wydaje? Nie, dobra. Nie ma żadnego mijaczka, tak więc jest gitara. Header do góry. 3 tony już. Będziemy sobie później podprowadzimy nasz zestaw, czyli Casiora. Mam przyczepami. Fender stoi pod kurami. Tam już mam na przyczepce troszkę załadowane tych oczuszek z jajkami. Jak pojadę po przyczepę, to wam to pokażę. Tam jest załadowane, tutaj nierówno trochę się wycięło, ale to nic. Tak musi już być i tyle najwyżej. Została jedna kulba. A to dobra. Będzie tam na kiedy indziej. Alina przyjdzie, urwie. Zrobi jakąś sałatkę. Więc co? Co tu więcej? Niedługo czy powinny się nowe serie pojawić na kanale. Czy nie nowe, ale. Czy no z farminga 19 to nowe, bo tam jest jakaś z Adamem się będzie szykowała. Jak wyjdzie jakaś mapa z opakami, też możliwe, że coś. Nie wiadomo, wrócimy sobie do nagrywania Wreckfesta, Spin Tiresa. Możliwe, że Rocketa jeszcze. Dzisiaj sobie pograliśmy z opakami trochę. I było fajnie. Czekamy, aż też Dawidek wróci. Będzie polecimy sobie już nagrywaniem Wreckfestika. Wreckfestika i Spin Tiresa. Musimy odnowić serię, bo pojawił się tylko jeden odcinek i dalej już cisza. Więc no. Lecimy sobie na pełnej. Że będziemy mieli pełny pierwszy zbiornik. To więc jest dobrze. Jest dobrze, mamy troszkę skoszone, już mamy prawy zbiornik, tak więc jest subcio. Ukościmy sobie chociaż jeden zestaw dzisiaj. Na odcinku mamy już 7 minutek, tak więc na spokojnie otworzymy sobie ułę. Lecimy dalej z tym maciorem. Zaraz będziemy mieli full zbiornik. Pokontrolować, żeby nie przejechać za bardzo. 4,5 tony bodajże wchodzi do niego. Dokładnie tak. Tak więc co? Idziemy sobie do jeziora. Gaz na tłoki. Ogień na tłoki, a nie gaz na tłoki. Jezior nie w gazie jest przecież. Proszę uciekać. Wrony. Chyba ten, tak, to ten. Pokażę wam tutaj kurki. Widzicie, mam już załadowane jajeczka na ten. Na przyczepę. Paście dziwnie, nie, dobra, teraz jest git, bo wcześniej miałem go do góry, zbugował się dziwnie. Mam dwie paczuszki już, tak później sobie je załaduję. Dobra, my siadamy sobie do kejsiora. Lecimy na pole. Tu już trzeba sypać. Łydzę. Tu spędzę też na 16 mam, dobra. Więc nie jechało, o kurwa. Ale mnie wyrzuciło tutaj. Dobra. Na 16 mam blender. 16, czego znaleźć teraz? Kurwa. 15, 16, dobra. Otworzona pierwsza blandeka, tak więc kierunek na pole. Pierwsze sypanko wyłączy mi. Dobra. Wjeżdżamy. Zniemy sobie do tyłu trochę. Dobra. Zniemy kejsiora. Ładnie wygląda zastawik. Damy do Russell Masha. Kupimy sobie to bardziej. Sprawdzimy sobie cenę przy okazji. Nie to, bo tutaj tam lepiej nie wyglądać. Cena kukurydzy. Kukurydza. 973. Może później. Będziemy mieli już pełny. Pełne dwie przyczepki, to może sobie zawieziemy wtedy. Dobra, lecimy dalej.
Na razie trzeba tutaj konkretnie popracować, żeby zarobić konkretne pieniądze. I muszą wejść parę aktualizacji do farmingu, bo z tymi kierownicami to jest przerąbane. Te ustawienia się resetują. Wczoraj, jak wiecie, na wczorajszym odcinku miałem. Kurwa, znowu się ten mijak, dobra, tu się cofnę. Jak wiecie, wczoraj na odcinku miałem kierownicę ładnie ustawioną. Dzisiaj znowu się rąbało. No i tak, no, cały czas ustawiać panel i kierownicę to jest wciul roboty. Tak, z pół godziny trzeba na pewno przesiedzieć, żeby ustawić kierownicę i panel. Tak więc, no, trochę słabo. Ja wciąłem, to teraz muszę tutaj się ten, bo znowu tu mijaka zrobię. Dobra, jest wszystko w porządku. Ale powiem, że kukurydza dosyć dobra jest w tym roku. Tak więc, no, trochę z niej będziemy mieli. Troszkę z niej będziemy mieli. Tyk fuch. Dobra. Lecimy dalej. Nie wiem, czemu nie łapie mi tam tej. Czy sobie wytnę jakoś na prosto może? Da radę w ogóle? Ja powinno dać radę, bo to aby sobie wziąłem, zajechałem. Musimy to na prosto jakoś wyciąć. Będziemy zbierać mało rządku, dwa chyba. Ja, dobra, trzy teraz sobie zbieramy, tak więc git. Może być. Prostujemy sobie to, będzie nam lepiej się kosiło. Myślę, że jeszcze jeden zbiornik będziemy mieli pierwszą szczepę pełną. Tak mi się wydaje, nie pamiętam ile wchodziło na te przyczepy. Około 10 ton bodajże na nie wchodziło, 10-11 chyba. Coś koło tego, dobra, to sobie prostujemy ładnie. Ładnie sobie wyprostujemy, później wjedziemy sobie ładnie w rządek, prościutko. Dobra. Ale kolbę tu tutaj wyrwało ostro. Dobrze wjechać. Sobie ze środka kamerę. Dobra. No to jazda z tematem. Brało nam więcej, tu mniej. Muszę jechać jakoś bardziej tak. Już zacząłem tak, to muszę tak kosić. Teraz nam bierze tych rzędów sporo, dosyć sporo. Teraz nam znowu nie wzięło, teraz znowu wzięło. Porąbane. Dziwne. No prawie 2 tony już mamy. Tak więc idzie dobrze ta kukurydza. Będziemy sporo za nią zarobić, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę. Wiadomo, nawozy, opryski trzeba będzie pójść później. Oczki kredytu sobie spłacimy pewnie. I pomału będziemy wychodzić na prosto, będziemy sobie zarabiać. W następnym sezonie postawimy sobie już oborę jakąś. Albo pastwisko albo konie ogarniemy sobie, nie wiem jeszcze. Będą koniki, czy świnie, czy krowy. Nad tym jeszcze za bardzo nie myślałem. I znowu sobie wycięliśmy takiego rogala dziwnego, no ale. No niestety. 2,5 tony. Trzeba się nakręcić, nie ma co. Ale robota idzie. Później sobie wycinam, bo to już katastrofiren. Patrzcie, no i znowu się. No patrz. Patrz, co się dzieje, nie? Jedziesz tak źle, jedziesz tak niedobrze. Ech, farming, karakanie, ty jeden, ty. Ale będziemy mieli tego troszkę. 14-15 minut odcineczka, trochę przynudzam, bo jest znowu po 12. No, tak, to zawsze bywa. Do tej nagrywam, tak więc pozdro. Pozdro 600. Na rejonie. Ale gdzie gitara? Koszenie Bella Fantastico. Tak nazwał to. Aż miło się patrzy, jak do zbiornika tam leci. Ładnie, ładnie procenty.
Patrzcie. No jakim pra... Tam mi zabrało, tu mi nie zabrało. Nie mam pytania. Zabierze tam? Zabierze, bo po co? I nam to by zabrało. I kwuch. Będzie, że ładnie, dobrze dźwięki z gry są ustawione. Bo pracownika się przez przypadek zatrudnił. Miałem ustawione dobrze kierownicę, to teraz i panel, to teraz znowu się spierdzielił i od nowa. Powinniśmy dojechać do końca. Będę musiał sobie na pewno case'em podjechać. Nie zabrało mi. Po co? Będę musiał sobie case'orem podjechać. Nie, to będzie jeszcze ten zbiornik i jeszcze troszkę następnego. Tak liczyłem około 11. On wchodzi na jeden przyczepę. Więc powinniśmy dostać sporo kasiurki za to. Prawie po 1000 jest kukurydza. 15 wgrzało tam pełnej. 4,5 tony wchodzi. No 4,5 to będziemy mieli 9. Tu mi bierze, tu nie. Pojebane. Pojebane. Tu mi weźmie czy nie? Dobra, lepiej odbije, bo mi tak nie. Dobra, wzięło. A znowu z tamtej puściło. Jedziemy do końca, powinniśmy. Chociaż. Nie dojadę do końca nawet. Tak więc pozdro. Biegniemy sobie. Ops. Biegniemy sobie. Pole wymaga zaarania, pole wymaga wapna. Tak więc. O, tutaj będzie się działo. Więc jednak z grube rejem sobie tego, to będziemy musieli zaorać. 4,5 tony. Tak więc gazuj. Takie laszki mamy założone do przyczep. Dobra, najwyżej to zniszcza sobie te kolby. Uj. Dobra. Ja może dotnę tutaj trochę jeszcze. Ja może by sypał, ale... Ale nie chciał, wolał jechać do przodu. Typ na przód. Ładuj na przodek teraz. Ciekawe ile. I 9 ton jak nic. I 25. Jest jakąś, jakieś 2 tony jeszcze będziemy mogli na pewno dosypać. Jak fajnie tu chodzi. Fajnie to wygląda. Dobra. Wjeżdżamy z powrotem. W dzisiejszym odcinku tylko sobie skosimy pole, nic więcej. Znaczy, skosimy jedną przyczepę tylko. A wiodę sobie to dokończę na jakimś live'ie może, albo na po prostu jak będę sobie grał. Dokończę sobie to koszenie tego pola. I na odcinku bym sobie wywiózł tą kukurydzę na sprzedaż, najwyżej. Tam na odcinku bym sobie ją wywiózł i coś jeszcze ogarnął, jakieś wapno, wapnowanie już było Yorka, tak więc bym sobie ogarnął coś z siewami, rozsiewaniem też nawozu pod siew. Tam nie dałem, to może tutaj chociaż dam. Tam możemy dać na to już zasiane nawóz też, tak więc. Więc no myślę, że będzie spoko. Tu jeszcze pole musimy tu obok zasiać, bo ono jest bodajże nie zasiane, aby jest tylko zaorane, tak więc trochę do zasiania mamy też. Chociaż nie. Tutaj jest chyba zasiane z tego co pamiętam. Albo nie? Chyba nie. Sobie sprawdzę. Pole numer 19. Nie jest nic na nim. I co będzie go zasiać też, tak? I to pole? To pole na pewno jeszcze będę poszerzał sobie. Tak więc no. Mógłbym sobie nawet je złączyć z tym, ale nie wiem właśnie. To dużo chyba będzie. Rady. Na ten kombaj nie da rady. Będzie kosić i kosić.
Później sobie, ale na pewno sobie je poszerzymy. Pole, żeby było w porządku. Przejdziemy do końca. Spróbujemy wsypać na przyczepę, zobaczymy. Tam się zapełni jedna czy nie. Mamy 20 minut odcineczka. Być jeszcze z 5 minutek chociaż. Żeby... No tak, to skoszenie to tak cały czas to wiadomo, jedno i to samo. Troszkę nudno. Tam pokażę troszkę ze środeczka, jak to się kosi. Nam lecą, widzicie, w prawym na komputerze. Lecą nam tony. Potem jeszcze nam pokazuje, ile jadę. Obroty. Zajrzę. Oho, już mi jak. Już mi jak się robi. Nie to. Może mu się pracownik zatrudnił. Jakby nie chciał odpalić. Dziwne. Rozłóżmy rurę. Sprawdzimy, ile będziemy mieli teraz na naczepie. Jestem ciekawy, bo nie zapomniałem, ile mają. Mogę ślepie sprawdzić, ale sprawdzimy sobie tak. Postuło. I tak nie wiem, czy nie za mało będzie jeszcze. Chyba będzie jeszcze za mało, tak mi się zdaje. Chowaj wstek. Chowaj do tyłu, cofnij. No i mamy już pełną, czyli ile nam wchodzi? Z 11 ton. 11,5. 10,750, no to i tak sporo. Dobra. Tutaj pierwszą wyczepkę już mamy pełną. Przejdziemy sobie tamtą i z powrotem i będziemy chyba raczej kończyć już. Będziemy mieli skoszone jakieś pół pola, tak więc 10,5 tony z połowy pola, myślę, że dobry wynik. Troszkę sobie z tego zarobimy. Jest 20 tysięcy na pewno. Tak więc będziemy mieli już 50 tysięcy, tak więc jest dobrze, jest dobrze. Oddamy sobie z 15 tysięcy kredytu. Będzie w porządku. Tak to odsetki lecą i lipa troszkę, ale jeszcze oddamy sobie jajuszka. Będziemy mogli troszkę więcej tego kredytu spłacić. Wiadomo, troszkę mniej to lepiej, mniejsze odsetki i tak dalej. Będą. Nieco pewnie już do tego momentu nikt nie dotrwał. Jak ktoś dotrwał, to pensja pracowników. Jakich pracowników? Jak ktoś żadnego pracownika nie ma. Pozdro. Jak ktoś dotrwał tego odcinka, to może napisać. Dotrwałem. Bo jestem ciekawy, ile osób ogląda w ogóle do końca. Chociaż nie, mogę to sobie sprawdzić na dashboardzie. A sobie z ciekawości to luknę później. Bo jestem ciekawy. Ile osób ogląda do końca, czy tylko wchodzi i tyle obejrzy troszkę i wychodzi. Dawaj wsteczny, Krzychu tam. I kwuch. Właśnie niektórzy jeszcze mają te problemy z tymi kombajnami, że nie mogą ruszać jak mają włączony i opuszczony header. Nie wiem czym to jest spowodowane, mi po aktualizacji się to poprawiło, tak więc jest dobrze. Nie ma żadnych problemów. Tak więc no. Noc jak zwykle, muszę jeszcze wyrenderować. Wrzucić wam ten odcineczek. Pojawi się znowu tak około 15 pewnie. Odcinek. No i ciekawy jestem, ile uda wam się wbić łapeczek. Później byśmy zarobili, spłacili kredyt. Bym sobie postawił tą oborę może, albo kupił jakieś jeszcze jedno pole. Interesuje mnie 29, bym sobie połączył z 28 go. By to było takie jedno wielkie pole już, chociaż tam jest duży teren do kupienia. Nie wiem, pomyślałbym może na 27 może. Dosyć spore pole na 21 może, zobaczymy. Na razie mamy to albo o 17 by coś pomyślał. Jestem ciekawy cen tych pól. O ile one tam się cenią.
Dobra, weźmiemy sobie, wysypiamy no, tak na koniec odcinka już. Dobra, podjedźmy sobie ładnie, pięknie. Wymienimy sobie. Jeszcze możemy sobie przykryć. Dobra. Więc co myślę, mordy, że w tym odcinku na tyle. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Do następnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.